Zbliża się 2023, jest rynek nieruchomości, a obok tego rynku są wiedźmy, które mogą wpłynąć na los tego rynku, mieszają jakiś wywar i tych wiedźm jest kilka i chciałbym je omówić, a będą to na przykład taka zupełnie nowa jak zatory płatnicze, ale też takie jak polityka zagraniczna, czy też wewnętrzna, lub sytuacja w budownictwie. Słuchając tej audycji, pamiętaj też, że każdy kij ma dwa końce. I to, co ta wiedźma może ugotować w tym kotle i dla kogoś to będzie trucizna, to dla innych może być to eliksir zapewniający bogactwo. Dlatego, że na rynku są zawsze dwie strony, a to, co robią wiedźmy, może naruszać lub też wpływać na stan równowagi pomiędzy stroną popytową a podażową. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj nasz kanał, obejrzyj stare filmy, pisz nam, co chcesz usłyszeć, zrobimy chętnie audycję pod Twoje oczekiwania. W tym przypadku też liczę, że w komentarzach odniesiecie się do tych wiedźm i na przykład skomentujecie tę pierwszą, o której chcę powiedzieć, bo powiem tak, problem płatności czynszów. Najemcy zalegają z płatnościami i ten problem istniał zawsze. Wiemy, że najemców chroni ustawa o ochronie praw lokatorów. Ta równowaga między najemcą a wynajmującym jest zaburzona prawnie. Najemca ma trochę więcej praw niż wynajmujący, ale zostawmy to. Ten problem, jak powiedziałem, istniał zawsze, ale ostatnio ja, moi koledzy, coraz częściej mówimy, że ten problem narasta. Ja oczywiście, ani moi koledzy, nie jesteśmy jakimś źródłem badawczym, które zna wszystkie transakcje w Polsce, ale ponieważ to jest problem coraz częściej raportowany, no to mamy też do Was po prostu pytanie. Czy potwierdzacie, że tak się dzieje? Może nawet niekoniecznie z własnych doświadczeń, ale z doświadczeń innych, z waszych znajomych, możecie napisać w komentarzach. No cóż, ja uważam, że ludzie są z natury uczciwi i ci najemcy, najmując mieszkanie, byli przekonani, że są w stanie płacić ten czynsz. Niestety, inflacja, która przegania zarobki, koszty rosnące powodują, że zaczyna brakować pieniędzy, a też trzeba powiedzieć, że właściciele mieszkań w dużej masie starali się przerzucić swoje kłopoty na najemców i po prostu podnosili te czynsze. Czy doszliśmy już do granicy, czy nie, tego nie wiem. Jednak, jeżeli to jest fakt, że ta skala niepłacenia staje się coraz bardziej powszechna, to jest to bardzo niepokojący sygnał, bo po pierwsze oznacza, że już dalej nie można podnosić czynszów, już to jest trudne, a po drugie też potwierdza obawy tych ludzi, którzy trzymają na przykład pustostan i nie puszczają go w najem, bo nie chcą mieć problemów z najemcami, więc oni tym bardziej będą trzymać się swojej poprzedniej decyzji, lepiej nie mieć kłopotów, niech to mieszkanie stoi puste. W tym momencie od razu przychodzi mi do głowy druga z wiedźm, czyli polityka wewnętrzna. No i niestety mamy rok 2023, który będzie rokiem wyborczym. Tutaj możemy się spodziewać obietnic z lewej i z prawej, ale też widzimy już nawet teraz jakiś taki wysyp różnych inicjatyw ustawodawczych, ogłaszanych przez dziennikarzy, którzy twierdzą, że w ministerstwie coś powiedziano, potem czasami ministerstwa się z tego wycofują, dementują, albo dementują częściowo, albo nie dementują wcale, potem wybucha nowy, podobny pomysł i ja już w końcu nie wiem, co staje się prawdą, a co się staje faktem takim PR-owym. Faktem jest natomiast, że były pomysły i nie wiem, czy one nadal są aktualne, opodatkowania mieszkań, które są pustostanami, po to, żeby ludzi zmusić do wypchnięcia ich na rynek najmu lub do sprzedaży tych mieszkań.
Kolejnym takim pomysłem jest to, co mieliśmy ostatnio, czyli dopłacanie do kredytów, kredyty na 2%, i ten kij ma dwa końce, bo tak naprawdę niby ułatwia komuś kupno mieszkania, ale jednocześnie zachęca dewelopera do podnoszenia ceny, i nie tylko dewelopera, więc niektórzy mogą się cieszyć, niektórzy wręcz z Was nawet w komentarzach pod poprzednią audycją twierdzili, że jest to ustawa napisana przez deweloperów. Tego nie wiem, czy tak było, ale skutek jest taki, że faktycznie deweloperzy mogliby się stać beneficjentami tej ustawy. Jeżeli już mówimy o polityce, no to siostrą polityki wewnętrznej jest polityka zagraniczna. I tu też mamy dwa takie bardzo ważne dla mnie czynniki. Pierwszy, no to oczywiście rezultat wojny na Ukrainie. 2023 rok. Osobiście chciałbym, żeby wojna się skończyła. Przelewanie krwi jest bez sensu. Lepiej zająć się pracą. I jeżeli Ukraina by wygrała tą wojnę, no to mamy w Polsce około 2 milionów Ukraińców, którzy przybyli do Polski. Szacunki i badania widziałem różne, ale od 40 do 60% z tych Ukraińców deklaruje, że jeżeli wojna się skończy, to wrócą do siebie. Załóżmy już krakowskim targiem 50%. 50%, czyli około miliona by powróciło do siebie. Pewnie ten powrót nie będzie tak gwałtowny jak przyjazd w lutym i marcu 2022, ale też nie będzie się ciągnął latami. Załóżmy, to potrwa kilka miesięcy. Odpływ takiej ilości z Polski, zarówno dla rynku pracy, jak i dla rynku mieszkań, może mieć kolosalne znaczenie, bo nagle się okaże, że to parcie na wynajmowanie mieszkań jest mniejsze. Jak już powiedziałem, pierwsza siostra to niepłacenie, czyli już gdzieś bariera. Druga siostra, czyli ta polityka zagraniczna, mówi, no dobrze, ale to może będzie mniej tych chętnych najemców. No i wtedy te najmy mogą zacząć spadać w cenie. Czy tak będzie, nie wiemy. Ale jest tu jeszcze jeden sekret. Otóż w tej polityce zewnętrznej jest też Unia. No my jesteśmy członkiem Unii, więc może to jest nasza polityka wewnętrzna, ale trochę zewnętrzna. I ciągle procedowane tam prawo i ciągle jakby takie unikanie odpowiedzi, co zrobić z najmem krótkoterminowym. Może to się wreszcie rozwiąże. I tutaj jest też taki, trzeba powiedzieć, trend do tego, żeby ten najem krótki, ten najem powiedzmy dla turystów, dla podróżujących w pewien sposób ograniczyć, niektórzy mówią ucywilizować, jak to zwał, tak zwał, ale jeżeli zostaną jakieś wprowadzone utrudnienia, ograniczenia i to na rynku unijnym, dlatego najmu krótkoterminowego, a tutaj pamiętajcie, że za tymi rozwiązaniami lobbują na pewno hotelarze, no co jest oczywiste, ale lobbują też władze wielu miast, w których po prostu ten najem zabiera mieszkania z rynku tego normalnego i podnosi ceny mieszkań, czynsze dla zwykłych mieszkańców. Jeżeli to zostanie w jakiś sposób ukrócone, no to w takim razie sporo z tych mieszkań pewnie trafi na rynek najmu tego zwykłego. Tak zresztą jak było w okresie COVID-u, co znowu może wpływać w sposób obniżający na najmy. Dla potencjalnych najemców to dobrze, dla wynajmujących gorzej. Jak tańsze najmy wpływają na ceny nieruchomości? No, trzeba pamiętać, że jeżeli możesz jakąś potrzebę zaspokoić taniej wynajmując, to wiele osób znajdzie kolejny argument za tym, że może lepiej jest wynajmować niż kupować. Ja wiem, że Polacy są przyzwyczajeni do posiadania. U nas jest taka kultura, że musimy mieć coś na własność, mieć to mieszkanie, nie wzbogacać kamienicznika wynajmującego, ale to się też może zmienić, jeżeli ta różnica między możliwością zakupu, ceną a najmem będzie duża. Zobaczymy, jak będzie rok 2023 i tej siostrze, tej obu siostrom, polityka wewnętrzna i zewnętrzna, trzeba się bardzo mocno przyglądać i patrzeć się, co one zrobią. Gospodarka, kolejna siostra.
Gospodarka jest też związana z polityką, ale specjalnie oddzieliłem tę siostrę, jest to kolejna siostra, dlatego że tu chciałem poruszyć taki temat. Inflacja, zarobki. Inflacja oczywiście w dużej mierze dyktowana jest też wydarzeniami w polityce zagranicznej, ale porównajmy. Inflacja, zarobki. Średnie zarobki w Polsce rosną, wynagrodzenia rosną, ale rosną wolniej niż inflacja, co oznacza po prostu faktyczny spadek dochodów. Krótko mówiąc, biedniejemy. Znowu nas średnio, przeciętnie zaczyna być stać na mniej. To, że ktoś, na przykład ty zarabiasz teraz więcej, to nie znaczy, że ogół społeczeństwa zarabia więcej, bo proszę pamiętać, ja mówię o jakiejś średniej, czyli są przypadki, które występują powyżej tej średniej i są takie, które występują poniżej tej średniej. W każdym razie ta utrzymująca się relacja i to, że biedniejemy, nie wpływa dobrze na rynek nieruchomości, zarówno dla tej strony popytowej, jak i tej podażowej, która powinna zacząć obawiać się być może na przykład obniżek cen. Ale zawsze jest jakieś ale. Z drugiej strony mamy jeszcze jedną siostrę, którą nazywamy budownictwem. I ta siostra odpowiedzialna za budownictwo postanowiła ostatnio ograniczać swoją aktywność. To znaczy, żebyśmy zrozumieli dobrze. Ta siostra oddaje do użytku ciągle dużo mieszkań, tych, których budowa zaczęła się 2-3 lata temu. No dlatego, że po prostu trzeba zakończyć ten cykl budowlany. Poza tym te mieszkania często zostały zamówione wcześniej, więc to jest realizacja wcześniejszych kontraktów. I tutaj to jest normalne. I jeszcze powiem, w 2023 roku też będziemy widzieli skutki tej aktywności sprzed 2 lat, czyli w tym przypadku 2021 roku, który w budownictwie był w sumie rokiem dość niezłym i wtedy rozpoczynane wiele budów. Czyli w 2023 będziemy pewnie widzieli nadal sporą ilość mieszkań oddawanych. Niestety ta siostra jednocześnie zaczęła trochę przysypiać, bo nie rozpoczynane są nowe budowy. To znaczy wróć. Rozpoczynane są nowe budowy, ja nawet widzę budowy w toku, rozpoczęte teraz, ale tych budów jest zdecydowanie mniej niż to było poprzednio. No i to jest teraz dla kogo informacja i jaka? Mniejsza ilość budów i pamiętaj, przesunięcie w czasie zawsze mówi, że za 2 lata, za 3 lata będzie tych mieszkań na rynku po prostu mniej. I to jest informacja, która mówi, że ta siostra, ograniczając swoją aktywność, stara się podtrzymać ceny mieszkań teraz poprzez ograniczenie oferty, a jednocześnie ona szykuje podwaliny do przyszłego wzrostu cen nieruchomości. Gdyby na przykład swoje zdanie zmieniła siostra odpowiedzialna za gospodarkę i relacje płacy do inflacji, bo gdyby inflacja zaczęła spadać, a nasze płace nagle zaczęły rosnąć mocniej niż inflacja, znów byśmy zaczęli zarabiać więcej, no to jest oczywiste, że pójdziemy na ten rynek nieruchomości coś kupować. Jest oczywiście jeszcze kilka innych sióstr, ale nie będę ich teraz omawiał, zostawimy je sobie na następne audycje, a mnie po prostu ciekawi bardzo wasze spostrzeżenie, szczególnie te dotyczące tej pierwszej siostry, tego problemu z płatnościami za wynajmowane mieszkania. Czy tak jest faktycznie? Czy też to potwierdzacie, że obserwujecie to zjawisko jako narastające? Bo ja, rozmawiając z moimi znajomymi zajmującymi się rynkiem nieruchomości, widzimy to. I jest pytanie, czy to tylko my mamy takie nieszczęście, że widzimy te niepłacenie jako coś narastającego? Czy też po prostu jest to zjawisko powszechne? Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, oczywiście subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach, także odpowiedzi na nasze
pytania oraz sugestie nowych tematów. Jeśli chcesz wiedzy o obrocie, to zapraszam na szkolenia na symen24.pl, a także miło będzie widzieć, jeżeli będziesz wspierać nasz kanał, w zamian dostaniesz dostęp do audycji tylko dla wspierających, a nawet przy odpowiednim etapie wspierania także do bezpośrednich naszych rozmów. Trzymajcie się i cześć, i życzę jednak dobrego 2023 roku w nieruchomościach.